ekwipunek podróżnika do wnętrza siebie składa się z czterech ścian i dachu oraz otwartego szeroko okna, przez które widać świat, widać przesuwające się i zmieniającą się rzeczywistość, a wraz z nią zmieniający się jest, czy zmienia się również obserwator. Podróż, o której mówię, jest podróżą w której widzimy naszą własną zmianę, czyli rzecz, o której wiemy wczoraj, jaka jest, jutro już jest inna, nie dlatego, że się zmieniła, tylko dlatego, że ja zmieniłem się. Widzimy ulicę, rozmawiamy z ludźmi, załatwiamy sprawy, jesteśmy w wirze wydarzeń, a jednocześnie jesteśmy bezpieczni w naszym punkcie obserwacyjnym, w dziupli zawieszonej na drzewie, lub też jak dzieci bardzo lubią, pewnie byśmy też tak chcieli czasem, zbudować sobie domek na drzewie. Przez otwarte okno, okno jest metaforą podróży, bo oczywiście to nie jest punkt obserwacyjny jedyny. To jest metafora punktu obserwacyjnego. Otwieram okno, to tak jakbym otworzył siebie na doświadczenie. Otwieram okno, a więc jestem gotów na to, że na parapecie siądzie nieproszony ptak albo proszony. Otwieram okno, a więc temperatura w moim wnętrzu zmienia się w związku z tym, że łączę jakby te dwa światy, nie czynię bariery. To okno i ten punkt widzenia zabieramy ze sobą, gdy idziemy do pracy, zabieramy ze sobą, gdy idziemy na spotkanie, zabieramy ze sobą, gdy idziemy na zakupy. Jesteśmy mentalnie bezpieczni, otwarci, a jednocześnie nie unikamy ocierania się o ten świat, który wokół nas jest. Moje symboliczne okno jest zawsze otwarte. Natomiast budka jest zawsze na drzewie.